Narcyz gra w gry. Wszystko, co robi Narcyz, jest jedną wielką grą. Całe jego życie jest grą. Manipuluje tobą od początku. Sprawia, że wierzysz, że jest kimś, kim nie jest. Wierzysz, że on tak na serio, że on tak na poważnie. Ale później, nieraz po wielu miesiącach czy latach, odkrywasz, że to wszystko iluzja, że to wszystko fasada, że to, co było na początku, z tym, co było później, się nie zgadza. To się po prostu kupy nie trzyma. Zaczynasz zauważać Narcyza bez maski. Zaczynasz dostrzegać coś poza fantazją, poza iluzją. Gdy jesteś już na dobrym tropie, to Narcyz zaczyna wtedy grać z tobą w zupełnie inną grę. Wtedy Narcyz zaczyna cię dewaluować, degradować. Wtedy Narcyz cię krytykuje, poniża, sprawia, że czujesz się źle, że czujesz się nieważny. Następnie Narcyz gra w zupełnie inną grę. Kiedy cię odrzuca, kiedy jest już gotowy cię odrzucić, kiedy ma już inne źródło zasilania, wtedy Narcyz sprawia, że wierzysz, że to z tobą był problem, że to z tobą coś było nie tak. Zupełnie tak, jakby Narcyz nigdy cię nie chciał, nigdy cię nie doceniał, jakbyś nigdy nie istniał. Narcyzowi zależy na tym, byś już nikogo więcej nie znalazł, byś już z nikim więcej nie stworzył żadnego związku. Zależy mu na tym, byś był tak zdewastowany, by było to po prostu niemożliwe. Wtedy oznaczałoby to jego największy sukces. Oznaczałoby to, że wykonał swoje zadanie znakomicie. Nie wiedziałeś, że jesteś uczestnikiem w chorej grze Narcyza. Nie wiedziałeś, że grasz w jakąś grę. Nie wiedziałeś, że dla niektórych życie to gra i bynajmniej nie traktują jej na poważnie, bo gry i uczestnicy nigdy się nie kończą. Zawsze jest kolejna gra, kolejny zawodnik, kolejna runda, kolejny etap. Zawsze jest kolejne życie, kolejna fałszywa tożsamość.